minister odwiedził nas dzisiaj, zobaczyć na jakim etapie zaawansowania są prace związane z okrąglakiem. My jako miasto zwróciliśmy się o wsparcie finansowe inwestycji. Stawiamy w Opolu na sport, stawiamy na rozwój obiektów sportowych. W tej chwili prowadzimy modernizację obiektu lodowiska Toropol i okrąglak to duży wysiłek finansowy dla miasta. Realizowane obie inwestycje bezpośrednio z budżetu, stąd nasza gorąca prośba do pana posła, do pana ministra o to, żeby ciepłym wzrokiem spoglądnęli na obiekt, który ma rzeczywiście swoją długą, piękną historię, jeżeli chodzi o wydarzenia, które to się odbywały, ale w tej chwili jest w stanie zapaści, wymaga remontu i stąd pan minister zdecydował się przyjechać, przyjąć nasze zaproszenie. Dziękuję panu posłu też za koordynację, pomoc w organizacji i dotarcie do pana ministra. No, tak jest rzeczywiście, jak powiedział pan prezydent. Na dzień dzisiejszy w resorcie trwają dyskusje na temat tak zwanej listy projektów strategicznych. To jest lista, która jest finansowana z tak zwanego programu projektów strategicznych. Dokładnie to jest odpis totalizatora sportowego, czyli Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej. Ja może podpowiem, że na tej liście jest około 30 obiektów z całego kraju i takim warunkiem sine qua non, żeby otrzymać dofinansowanie, jest to, żeby był to obiekt ważny dla polskiego sportu. Stąd moje zainteresowanie po pierwsze za awansowaniem prac, a po drugie ilością drużyn sportowych, pierwszoligowych, drugoligowych, czy też na przykład młodzieżowych szkół mistrzostwa sportowego, a które mogłyby ewentualnie w tym obiekcie rozgrywać swoje zawody sportowe, czy też ćwiczyć. No z uwagi na fakt, że Opolszczyzna nie ma takiego dużego obiektu. Dowiedziałem się przy okazji rozmowy, że jest to planowane na 3600 miejsc, więc to chyba jak na miasto Opole byłaby wystarczająca arena rozgrywek sportowych. Jeszcze nie jest przesądzona decyzja o tym, czy będzie to dofinansowanie, czy nie. Moja wizyta ma jakby upewnić mnie, ale również cały resort, na jakim jesteście etapie i czy jesteście w stanie dotrzymać tych wszystkich warunków, które są wymagane w tym programie inwestycji strategicznych. A kiedy będzie wiadomo, czy to dofinansowanie będzie? Ja myślę, że taka decyzja zapadnie do końca maja. W tej chwili inżynierowie sprawdzają po pierwsze dokumentację. Sprawdzamy, czy to, co beneficjent zadeklarował, jest tylko i wyłącznie częścią sportową, bo my dofinansowujemy tylko stricte część sportową. Nie dofinansowujemy komercji, czy na przykład usług. I tak jak powiedziałem, no jest około 30 takich projektów. Jest to w tej chwili komisja obraduje. Myślę, że na koniec maja będzie mieć decyzję. To jest trudne do ocenienia, dlatego że to zazwyczaj te projekty nie są jednoroczne. Zazwyczaj projekty tego typu, o takim rozmachu, są finansowane w okresie 3 lat. My na przedsięwzięcia strategiczne w tym roku mieliśmy kwotę prawie 200 milionów złotych. To też jest uzależnione od wpływów, jakie są z totalizatora sportowego. I to trudno, czasem jest tak, że na przykład jakaś inwestycja idzie szybciej, więc robimy nadpłatę. Czasem jest tak, że któryś z samorządów nie daje sobie rady i na przykład prosi o przesunięcie o jeden rok, więc trudno mówić o dokładnych kwotach, natomiast per saldo jest to około 200 milionów na tego typu przedsięwzięcia, jak strategiczne.